Hejka, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Manor Lords. Troszeczkę nas tutaj nie było, ale wracamy do rozgrywki i będziemy się starali dokończyć to, co zaczęliśmy ostatnio, czyli rozwój wioski w nowym regionie. To jest kolejny plan, a właściwie jeden z planów, które musimy wykonać. Trzeba tutaj zadbać, mamy tu końcówkę lata tak naprawdę, więc trzeba będzie zadbać o jedzenie. Mamy budowany chatę zbieraczy, mamy budowaną chatę myśliwych, czy obóz. Więc to się tam zaczyna jakoś dziać i rozplanowaną kolejną parcelę, żeby tutaj po prostu nie było, żeby była jakaś szansa na rozbudowę kolejnej rodziny. Jak chodzi o naszą główną bazę, wioskę, jak zwał, tak zwał, czyli Adamczycha, no to niestety tutaj problem jest taki, że mamy mało żywności, 4 miesiące tylko, no co jest dość niepokojącą ilością, ale mamy za niedługo zbiory pszenicy, zbiory żyta, więc tak naprawdę trzeba będzie przydzielić do tego ludzi. Napisaliście mi w ogóle, że w Tartaku chyba, czy w chacie Drwala, nie, w Tartaku, przepraszam, jedna rodzina jest dwie rodziny są niewydajne, ponieważ nic nam to nie daje. No to stwierdziłem, że w takim razie trzeba będzie zbudować dwa tartaki. No i dwa tartaki mamy po jednej rodzinie, tak też jest zrobione. Także to jest ogarnięte, mamy też dwie chaty drwala. Tu jest w sumie full, dobra, zwolniło nam się trochę ludzi. Znaczy w zasadzie jedna rodzina. Więc przypisujemy do gospodarstwa, to będzie nam potrzebne. I czego nam tu brakuje do ulepszenia? Parcele na trzecim poziomie, jedną mamy. Na drugą brakuje nam czegoś. Brakuje zaopatrzenia karczmy niestety. No, jest to dość problematyczne, bo zapewne nie mamy piwa. Piwa nie mamy, bo nie mamy słodu. Słód trzeba kupić. Tak, ostatnio też pamiętam, sugerowaliście, żebym przestał sprzedawać łuki i tarcze, więc na chwilę obecną zrobimy sobie brak handlu, a będziemy sprzedawać na przykład po prostu deski, no nie? Weźmiemy sobie wywóz. Może przelecimy trochę wyżej, żeby wywozić ponad setkę. Będziemy mieli teraz wydajniejsze te tartaki, może stworzymy jeszcze jeden, zobaczymy. I kamienie, tak, przywozimy, pełny handel, okej. Dobra, co my tu mamy? Magazyn ogólny pełny. Co to jest za magazyn? Aha, tartak. Dobra, to jest ten problem, który występuje, a który został naprawiony w nowym update'cie. Okej, tu widzę, że tak, chatę drwala nam chyba zbudowali, więc będzie trzeba tu przypisać rodzinę. Także z obozu zabieramy i dajemy tutaj. Niech oni zaczynają robić opał na zimę. Powolutku, bo powolutku, mamy wzrost wpływów, super. Wyszła też kolejna wersja w ogóle update'u testowa. Powiem wam, że wygląda to całkiem spoko, ale jeszcze to nie jest moment, żeby zaczynać sobie to robić. W ogóle, dobra, widzę, że mamy już sporo tych barwników, więc zwolnimy tą rodzinę i poślimy ich na gospodarstwo również, tak żeby tu na bieżąco te żniwa po prostu miały sens. I żniwa mamy w jesieni, czyli za miesiąc, bo mamy sierpień, także idealnie wszystko zdąży urosnąć. Super. Tutaj mamy jedną wolną rodzinę, która buduje i być może teraz chatę zbieraczy się zabierze. Jest taka szansa. A nie, parcelę mieszkalną. Ale to spoko, bo mamy zawsze tutaj dodatkowy ten. Tam mieliśmy chyba 3 na zapas, więc jest spoko. Nie ma żadnego problemu. Dobra, chata zbieraczy powstała, więc myślę, że jak tylko zbudujemy obóz myśliwych, to przypiszemy tutaj kogoś, żeby zaczęli zbierać jedzenie. Bo tak, mamy, czy my mamy spichlerz zbudowany? Mieliśmy go gdzieś tu postawić. Chata zbieraczy, spichlerz i jest spichlerz, dobra. Są tu chleby, wszystko, więc jest ok. Nie ma żadnego problemu, drzewa się ścinają. I obóz myśliwych również zbudowany, więc chatę zbieraczy przypisujemy tu rodzinę, która jest wolna. I niech oni sobie tam powolutku działają z tym, co trzeba. Dobrze, przyspieszmy czas na maksa. Jak swoją drogą, to powiem wam, że nie mogę się doczekać na ten nowy update, bo no kurczę, jest sporo takich fajnych, ciekawych w końcu usprawnień i zmian, które jednak powinny być od początku, no ale jakby jestem w stanie zrozumieć, że twórca mógł po prostu, no nie zdążyć, tak? Mógł nie zdążyć. Dobra, czy my w karczmie już mamy jakieś piwo? Niestety dalej nie. Słabo to wygląda, jak chodzi o handel. Czy my w ogóle przywozimy dalej ten, nie wiem, przywozimy 10, ale jest niestety słaba, jak o to chodzi. Pieniędzy troszkę musimy zbierać w skarbcu.
Im więcej, tym lepiej. Zawsze to ewentualnie na kolejne przyszłe regiony. I na czym my się tu mieliśmy skupić? Z tego co pamiętam, mieliśmy się skupić na wydobyciu żelaza i złoża gliny. Mieliśmy tu zrobić podziemne złoża, także trzeba to będzie zrobić. Oraz ewentualnie rozwinąć rolnictwo, jeżeli to możliwe. Chociaż słaby jest ten region pod jakiekolwiek uprawy, ale myślę, że damy radę. Dobra, te pola też w ogóle zmienimy, zrobimy, myślę, dwa wielkie, może coś takiego skośnego i tutaj jeszcze jedną, w zależności od tego, czy będzie tutaj ziemia, zobaczymy. Dobra, do gospodarstwa mamy przypisane 3 rodziny, które za chwilkę się powinny zająć żniwami. Przyspieszmy jeszcze raz czas. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie gdziekolwiek budować, nie? A w ogóle to nas nie stać. Czemu mnie to nie dziwi? Bo kupujemy cały czas jęczmień. W ogóle bardzo duże jest zużycie tego. Tego piwa, z tego co mi wiadomo, jedzenie też jest słabo. Nie jesteśmy zaspokojeni na targu. Przynajmniej nie wszędzie. No ale to trudno. To musi poczekać. To w czarni chyba na razie nie pozyskujemy za wiele. Ale ważne, żeby coś tutaj się działo. Dobra, jakiś len. Czy my sprowadzamy len? Właśnie. To jest też ważne, bo jeżeli sprowadzamy, to na chwilę bierzemy brak handlu, żeby ta cena też trochę spadła. Jak wygląda kwestia... Aha, zaopatrzenie globalnego rynku dalej jest wysokie, więc my na razie nie handlujemy. A czym byśmy mogli handlować, co na przykład wytwarzamy, a czego mamy nadmiar? Zobaczmy. Tu jest wszędzie w ogóle szlak wymagany, więc to jest słabo. Mamy też sporo broni ręcznej wytworzonej. I zbytków mamy dużo butów, ale wymagany jest szlak, który, kosztuje horrendalnej ilości pieniędzy. Ale na razie trzeba jakoś tutaj sobie z tym poradzić. Dobra. Czy w kościółku? Tak. Zwalniamy rodzinkę również z kościółka, gdyż nie potrzebujemy tu rodziny, dopóki ktoś nie umrze. Jak tutaj zasugerowaliście również w komentarzu, ładnie, pięknie. Okej. Tutaj powoli też zaczynają siać te warzywa, więc... Znaczy siać, tak? Chyba siać. Chyba dobrze powiedziałem. Więc przypiszemy też być może jeszcze jedną rodzinę do gospodarstwa. Zaraz mamy zresztą żniwa. Niech oni sobie tu działają. Zobaczmy, czy my tu w ogóle coś sensownego możemy zbudować. Jakieś obozy myśliwych, chaty to nie bardzo. Jakieś odkrywki to też niewiele nam tutaj do słupki uwiązywania. Studnie, karczmy, kościółki. Nie bardzo. Z rolnictwa chyba nic nie możemy sensownego zrobić. Wszystko mamy. Z rzemiosła chyba też wszystko mamy, tak mi się wydaje przynajmniej. I z administracji na chwilę obecną chyba też. Jakieś ewentualnie kapliczki czy coś byśmy mogli budować, ale to też chyba nie ma sensu. Zastanawiam się, czy by nie przypisać jeszcze jednej rodziny do kuli. Być może ma to sens jakiś, zobaczymy. Sprawdzimy, zrobimy test, przypiszemy tą jedną rodzinkę sobie tutaj i dobra. Zaraz będzie jesień, zapłacono dziesięcinę, jest wrzesień. Daliśmy tutaj trochę towarów. Okej, oni tu zaczynają zbierać jedzenie. Jest spoko. To jest ważne. I tu jest chyba stragan z opałem, a obok będzie co? Stragan chyba z jedzeniem. Tak jest. Mamy jagody. Więc powolutku tutaj zaczynają to robić. Dobra, tu się jeszcze nikt nie wprowadził niestety. Powoli nam tu rośnie ten cały wskaźnik tam aprobaty, ale to bardzo, bardzo, bardzo powoli. Więc no, jest jak jest. 47 parceli, a rodzin mamy 44. Także spoko. Dobrze, w ogóle jak wyglądamy też z wojskiem? 30, no prawie 30 i 20 milicji, bo brakuje nam włóczni. Włócznie trzeba będzie wytworzyć. Okej, widzę, że też mamy nową rodzinkę, więc całkiem spoko. Czyli 45 już na 47 parceli. I tu się powinny zacząć żniwa i się zaczęły, więc świetnie. Tu widzę, że stragany się budują. Ważne, żeby to jedzenie jakoś urosło. Mam nadzieję dużą, że te warzywa tutaj, być może tutaj i być może nawet jeszcze gdzieś jakoś te ule i te pola oddadzą na tyle. Dobra, zatrudnimy wolną rodzinę na bieżąco w młynie, żeby mielili to, co się tutaj powiedzmy priorytet mucenia dajmy na high, żeby też ktoś się tym cały czas zajmował. Czy tu się ktoś wprowadził? Na chwilę obecną jeszcze nie, ale zbierają jedzenie, więc dobrze. Jest ok. No, jagód jest całkiem sporo. Przydałaby się tu jeszcze druga jakaś rodzinka do tego, ale... Dobra, kłód mamy sporo, więc przepiszmy na razie z tych kłód do... Być może właśnie... sobie ludzi.
Dobra, do składu mieliśmy kogoś, kto ma nosić i być może nawet go na razie stąd zabierzemy. Ale dobra, nie, niech będzie przy składzie jakaś rodzinka, czemu by nie. Musimy chyba wrócić do Adamczychy i rozwiązać te problemy, które tu są, tylko nie wiem, czy w zasadzie my jesteśmy jakoś w stanie je rozwiązać. Tutaj przyspieszenie czasu na maksa i tylko chyba to nas ratuje. W ogóle usuniemy te pola za chwilę i stworzymy jej na nowo, całkowicie na nowo. Jak w ogóle wyglądamy z zapasami? Dwa pszenicy tutaj tylko. Młynie pusto. Co tak mało, kurczę, ej. Tego powinno być zdecydowanie więcej, tak mi się przynajmniej wydaje. Wydajność 200 coś. No dobra, tu jest tego więcej. Dwie pszenice tylko? Chyba, że oni to gdzieś już poprzenosili. Mogłoby tak być, ale czy tak jest? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że raczej nie. No chociaż zobaczymy. Oni tu chyba powoli wracają. Miejmy nadzieję, że przyniosą tego żyta i pszenicy trochę więcej. No chyba, że ja troszkę czegoś tutaj nie rozumiem. Dobra, zanim oni się zabiorą za robotę, weźmy te pola, pousuwajmy je, porozbierajmy je całkowicie, wszystkie. Ja je zrobiłem totalnie za małe, wiecie. Też się uczyłem gry, eksperymentowałem, później widziałem, jak to ludzie gdzieś robią. No i wygląda tak, jak wygląda. Więc troszkę sobie te tereny wyjałowiłem dość mocno, no ale to nic nie szkodzi. Dobrze, to chyba było w rolnictwie i pole uprawne, dobra. Pszenica. Pszenicę możemy tutaj na tym obszarze dużym, widzę, że sobie sadzić. I żyto. Na żyto mamy tutaj całkiem dobre miejsce, więc okej, okay, dobra. To pszenicę. Na pszenicę zrobimy sobie, powiedzmy, jedno takie duże pole. To jest 2,7 morgana. I z tego, co wy mi wytłumaczyliście, to jest jakaś starodawna w ogóle miara tego, jak to tam się robi. I 3 morgany na przykład to są 3 rodziny, które to obsłużą. Więc zróbmy sobie 3 i 2. I zróbmy sobie pole numer 2. Też tej wielkości, powiedzmy. Nawet może inaczej. O, coś takiego. I to było na żyto. I tu sobie zrobimy być może... Dobra, na razie to wystarczy. I tutaj sadzimy pszenicę, a tu sadzimy żyto. 60%, więc myślę, że jest to wystarczająco i że oni to wszystko po prostu jakoś ogarną. Tu jest, no, podobne wielkości są tych pól. Powinno to dać radę. Dwa duże pola i myślę, że więcej raczej nie będzie potrzebne. Zostawmy to tak, jak jest. Parcele widzę, że się tutaj powoli działają. Być może zrobimy jakąś super dużą parcelę zaraz tutaj, jeszcze jedną, która by pomieściła jakiś bardzo duży sad na przyszłość, bo te sady, które ja tu zrobiłem, to są dość małe sady wbrew pozorom. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Dobra, zerknijmy, czy coś się zmieniło w regionie numer 2. Tu się chyba nic nie zmieniło, ale widzę, że jest przyrost. Także super, więc powoli pewnie będzie nam też rósł tutaj właśnie ten procent aprobaty. Będziemy mogli sprowadzać większą ilość ludzi. Właśnie, dajcie też w komentarzu, proszę znać, jak chcielibyście, żebym nazwał tą wioskę. Bo myślę, że można by ją jakoś fajnie tutaj nazwać. I moglibyśmy sobie tutaj dobrze z tym działać. Dobra, my tą wioskę nastawiamy głównie na wydobycie. Więc z rolnictwem tutaj raczej nic nie będziemy działać. Ale robimy tak, wypalanie węgla drzewnego, to jest podstawa. I ten węgiel drzewny będziemy również sobie wozić, więc mielarz oczywiście też zbudujemy już, żeby on tutaj był, bo będziemy go chcieli wysyłać. Czekajcie, gdzie on będzie? Czy on będzie gdzieś tutaj, czy on będzie w bardziej... Górnictwo chyba nie do końca. Jakieś rzemiosło bardziej, tak mi się wydaje. A nawet i nie. W górnictwie, w mieszkalnych, w zbieractwie? Też chyba nie. Gdzie będzie mielarz? Dobre pytanie. Musimy go znaleźć. I gdzie tutaj? Bo odblokowaliśmy to na pewno. Jestem tego pewien w 200%. Ale kurczę, ej, ja tego nie widzę. Chyba, że to się w domu jakoś robi. Krywka, obóz kamieniarzy. No nie, no to nie jest chyba możliwe, żeby się to gdzieś tutaj tworzyło. Czekajcie, bo ja trochę zgłupiałem. Chyba, że... A czy drwala się nic nie ulepsza? Raczej nie. No kurczę, ej, to gdzieś musi być przecież. A jest mielarz, dobra, ej, dobra, jestem ślepy. Jest mielarz. Więc tak, drewno opałowe. O kurde, to jest całkiem duże. Dobra, budujemy to obok handlarza. Obok obozu drwali. W takim razie. Czy my sobie to chcemy przyciągnąć?
Budujmy to po prostu tego. Tu jakąś drogę trzeba pociągnąć. Wydaje mi się, że chyba nie. Że to jest przyłączone. Dobra, i to wymaga oczywiście rodziny. Także... Może, być może przypiszemy sobie zaraz rodzinkę do tego. Dobra, usuńmy na razie z tego opału. Niech oni na 9 miesięcy nas zbierali, więc to jest na razie wystarczająco. Niech oni ten mielerz zbudują. Widzę, że tu rodzinki ładnie lecą z tymi polami, żeby je zaorać. Tu by się zdecydowanie pługi przydały. Jak my teraz tu stoimy? O wiele lepiej z jedzeniem na 5 miesięcy. Zaopatrzenia karczmy dalej nie bardzo mamy, więc powiedzmy, że usuniemy chwilowo kogoś z tej karczmy. Prawdopodobnie zwiększy nam to poziom piwa. Nazbieramy go i potem zbudujemy te dwa budynki. Dobra, ile mamy rodzin? 30, 40, 4, 6. Dobra, trzeba zbudować dużą parcelę. Dobrze, że mamy rodzinki dwie. Przypiszemy tak, jedną do gospodarstwa. Niech oni się zabierają za robotę. Wydaje mi się, że to jest na 5 rodzin akurat wielkość. Zbudujmy jedną dużą parcelę, która stanie tu i będzie miała duży sad. Wydaje mi się, że coś być może nawet większe. Czy ja jestem w stanie jakoś to zrobić? Nie. Tu się nam od razu tworzą 3. Więc jak ja bym chciał stworzyć jedną dużą, to jeszcze... Okej, czy ja jestem jakoś w stanie to ogarnąć? Czekajcie, niech ja pomyślę, czy to się da jakoś ogarnąć lepiej. Dobra, chyba musimy to zrobić w sposób następujący. Jak zrobimy tak, to nam to tworzy niestety jedną, dwie parcele, więc zróbmy coś, powiedzmy, ten deseń i ją tutaj, o, tak zakrzywmy jak najbardziej się da, żeby tu było bardzo, bardzo dużo miejsca. Coś takiego chcemy zbudować. I czemu nie mogę tego zbudować? Ponieważ tu jest jakieś składowisko, którego ja nie chcę, żeby ono tu było. A, tu są dachówki i kamienie i nikt tego nie przenosi. No świetnie, świetnie. Czy jesteśmy w stanie przypisać kogoś do jakiegoś składu? Mamy tu już kogoś przy składzie, więc ktoś to powinien w teorii nosić, a nikt tego nie robi. No ale dobra. W takim razie, skoro tu jest skład, to postawmy to dalej. Wywalmy to najdalej, jak się tylko da. I o, coś takiego chcemy zbudować. To będzie naprawdę duża parcela, na której właśnie zrobimy sobie sad. Zrobimy duży sad. On potrzebuje chyba 2 czy 3 lat, żeby tam jakoś urosnąć, ale myślę, że to będzie do ogarnięcia. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Mamy więcej ludzi. 6. rodzina się wprowadziła. Świetnie, więc przypisujemy do chaty drwala. Niech na bieżąco ciupają te kłody na opał. My potrzebujemy, myślę, kolejne dwie parcele tutaj postawić, żeby był zapas. Mamy aktualnie niedosyt, więc no, trzeba to będzie zrobić. Dobra, zróbmy na razie tak. To będzie numer 1. I to będzie numer 2. Dajmy im tak tą budowę. Oni sobie to jakoś ogarną. Potem tą rodzinę przypiszemy prawdopodobnie do obozu drwali. I fajnie by było już od razu siać te drzewa, żebyśmy mieli zapas. Do mielerza na razie jeszcze nikogo nie przypisujemy. Mielerz będziemy oczywiście wysyłać do nas, więc nie będziemy potrzebowali aż tylu, myślę, wtedy had drwali, którzy wytwarzają ten opał. I skupimy się wtedy na tym, żeby te rodzinki zwolnić i jakoś ogarniemy im inne rzeczy. Dobra, tu się parcela buduje, także świetnie. Jak to wygląda ten browar cały? Czy tu coś się nam wytwarza? Jak my wyglądamy z tymi materiałami? Mamy zioła. Zioła możemy w ogóle sprzedawać. Zaraz to zaczniemy robić. Tylko nie wiem, czy nie trzeba szlaku utworzyć. Jeżeli trzeba, to jakoś postaramy się ogarnąć jedzenie. Nie wiem, gdzie jest piwo pokazane, ale widzę, że w ogóle go nie mamy. Także no niestety słabo. Dobra, deski mamy na wywóz. One za wiele nie kosztują. Czy już nam się cena zwiększyła za tarczę? Tak jest, cena się zwiększyła. Więc wywozimy tarczę. Dajemy brak handlu na deski. I fajnie by było stworzyć właśnie sobie szlak na buty i szlak na skóry. Nie wiem, czy my chcemy wywozić tak naprawdę. Realnie mamy 0 skór, 0 rudy, ale rudę sobie przywozimy. Pożądana nadwyżka. Na razie rudę chyba bym... No bo dobra, niech ona będzie przywożona. Czy my jesteśmy w stanie określić piwo, gdzie jest? Czy to będzie w jakichś materiałach w zbytkach? Tak.
Mamy jedno piwo. Okej, okay. Gdzie ono jest, ja bym chciał wiedzieć. Do karczmy nie trafiło, chyba że jest w browarze. Jest też taka szansa. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Także ci się pewnie będą wkurzać, że niestety nie ma tego piwa. Ale nic nie szkodzi. I ile my tego zebraliśmy, żyta? I no dość mało. Nie wiem w ogóle, jak to działa. Że tylko tyle tego żyta mamy. Pszenicy. Powinno być go chyba więcej, tak mi się przynajmniej wydaje. Troszkę nie jest to dla mnie zrozumiałe za bardzo. No ale co poradzić. Dobrze, chcieliśmy sprzedawać zioła. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Czy to jest niestety rzecz, która wymaga... Nie, nie wymaga. Więc możemy wywozić zioła. Zioła trochę kosztują, więc powiedzmy, że nadwyżki ziół to byśmy chcieli mieć... Niech będzie te, powiedzmy, 10 cały czas. O. Resztę wywoźmy, zaczniemy troszkę zarabiać. Jedzenie nie jest źle, moglibyśmy na handlu cię tutaj skupić, żeby to było, ale niekoniecznie musimy. Dobra, oni sobie budują, robi się zimno, deszczowo, niestety. I mamy 6 rodzin. Okej, tam parcela się zakończyła, tu się zakończyły dwie kolejne, także świetnie. I my już tu chyba zaczęliśmy je specjalizować, czy jeszcze nie? Mamy 300 zamożności regionu, więc dobrze by było je specjalizować. Ulepszać niekoniecznie chcemy. Ale tak, tutaj mamy trochę terenu więcej, więc moglibyśmy zadbać o jajka. W tych dwóch parcelach. A nawet trzech zadbać o kurniki. Niech one sobie będą. W tych na razie nic. W tych będziemy wytwarzać jakieś rzeczy. One nie są duże, więc... właśnie dużych parceli... Myślę, będziemy potrzebowali do jakichś takich kurników, sadów itp. itd. Dobra, wszystko tu jest zbudowane w takim razie, także przypiszmy do obozu drwali tą rodzinkę, która jest wolna. Niech ona sobie tutaj powolutku działa. Jak my tu wyglądamy z jedzeniem? 7 miesięcy, także nie jest źle. Jest nawet, bym powiedział, dobrze. Może być oczywiście lepiej, ale nie jest źle. Także rozwijamy te regiony powolutku, powolutku i do gospodarstwa, wiecie co, ja przypiszę chyba jeszcze jedną rodzinę na razie. Niech ona sobie działa. W słodowni też na razie zabiorę kogoś, żeby jakoś to nie podwaja maksymalną liczbę rodzin. Zróbmy to po pierwsze. Niech oni to zbudują. A po drugie zbudujemy tamten sad. Chyba nas będzie stać na sad do tego czasu. Tak, rodzin bez przydziału. No tak, o tym nie pomyślałem, że oni to przecież muszą zbudować, te kurniki. Ale spoko, no dobra, tu jest jeden zbudowany i te dwa też musi dobudować. Także już to skończył, to można go z powrotem do obozu drwali przypisać. Jak my w ogóle wyglądamy na mapie? No, jesteśmy trochę otoczeni, ale to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. My to sobie wszystko jakoś odbijemy. Dobra, niedługo trzeba będzie z jagód przypisać na myśliwego. Odchodzi zima. Że nie ciekawie. Dobra, kasy nam się trochę zwiększyło, trochę ubyło. Niestety. Jak to wygląda z łukami? Czy już ta nadwyżka rynkowa poleciała? Dalej niestety cena w dół, więc no trudno. Mamy rodzin 45-47 na 49 dostępnych miejsc. Także tutaj się przestrzeń mieszkalna zbudowała i nie stać nas na razie na zrobienie tego sadu. On 50 wymaga. Musimy troszkę kasy nazbierać. Także myślę, że uspokoimy się, jak chodzi o handel. Czyli tak, kamienie cały czas, deski powiedzmy na wywóz, niech będą. Jęczmień na przywóz. Niech to przywożą, powiedzmy, do tego 5. Z jedzenia na razie nic. Z rudy na razie brak handlu. Zioła niech wywożą. Niech to na bieżąco sobie tam zbiera. Dobra, widzę, że oni ogarnęli te dwa pola. I tu pszenica nam już rośnie. 289 dni. Wydajność na razie 0. Sieją, także jest ok. Na zimę chyba skończą. Tutaj jeszcze kończą oranie. Także powolutku, powolutku do przodu. Nie wygląda to źle. Czy tu się ktoś wprowadził nowy? Wydaje mi się, że tak. 7 rodzin. Także mamy jedną dodatkową parcelkę. Świetnie. Także tak. W składzie gościu sobie radzi. W chacie drwala... Opału jest wystarczająco, obóz drwali sobie radzi. Chata zbieraczy powoli, no już nie jest potrzebna, więc zbieraczy usuwamy całkowicie. Przypisujemy do obozu myśliwych dwie rodzinki, jak oni sobie polują.
I tą nową rodzinę chyba zadbamy o to, żeby zaczęli robić węgiel drzewny. Jak oni zaczną robić węgiel drzewny, to będziemy go mogli wysyłać dalej i wtedy właśnie musimy chyba zbudować coś takiego jak... Gdzie jest logistyka? Gdzie jest logistyka? Tutaj. Stację karawan i stworzyć szlak wymiany. I tutaj przywozić coś, powiedzmy, będziemy mogli, a wywozić... No na przykład właśnie ten nasz piękny węgiel drzewny. Więc stację wywozu zrobimy gdzieś, myślę... Albo tak, żeby oni jeździli, albo w ten sposób. My chcemy węgiel wywozić, będziemy też wywozić rudy, więc myślę, że umieszczenie ich może gdzieś tutaj. Albo nawet, wiecie co, przyłączymy jakoś to do... Przyłączymy to jakoś sensowniej. Więc chcemy to obrócić delikatnie. Może w ten sposób. Tak. I przyłączamy to do drogi. A drogę... Pociągniemy sobie dalej. O, w ten sposób. Tak, żebyśmy mieli połączenie, a tu cały czas zostawało jakieś miejsce. Świetnie. Dobra, stacja karawan niech sobie będzie w budowie. Jak będzie rodzinka, to ktoś się tym zajmie. I zaplanujmy im też na przyszłe już budowanie nową parcelę. Myślę, że taka chyba wystarczy. I tutaj też damy kurnik. Niech będą 4 kurniki. Myślę, że to będzie w miarę wydajne. Zobaczymy. Na razie nie myślę jeszcze o jakichś innych rzeczach. Czy my tu zarabiamy? Zarabiamy powoli. Powolutku, powolutku do przodu. Jak my tu z armią wyglądamy? 30, 32, spoko. Z włóczniami jesteśmy słabo. Właśnie, co my gdzie wytwarzamy przede wszystkim? Tak. Tutaj łuki. Tutaj jest kurnik. Można by to w ogóle zmienić. Te kurniki gdzieś powywalać. Tu jest warsztat stolarski. W warsztacie duże tarcze produkujemy. W warsztacie kowalskim. Co produkujemy? Narzędzia. Skupmy się na włóczniach. Myślę, że skupimy się na włóczniach, żeby dobić troszeczkę tych włóczników, żeby było ich więcej, tej milicji. Być może stworzymy też kolejną jednostkę, ale na razie jeszcze nie mamy na to ludzi. Dobra, jak to tu wygląda? 5 miesięcy jedzenia w trakcie zimy, także myślę, że to jest dobry wynik. Postęp siania jest dobry, uprawy rosną, także te pola ogarniają. I jest ok. Będziemy chcieli oczywiście, właśnie, ustawmy to tak, żeby tu był podozmian. Damy tu na trzeci rok ugór. Tutaj damy żyto. Na drugi damy ugór. No, ugorowane pole nie daje plonów, tak. I na trzeci damy znowu żyto, tak żeby to się jakoś wymieniało. I wtedy dołożymy jeszcze jedno pole, które na chwilę obecną ustawimy sobie... Tak, i to też będzie żyto, jak dobrze kojarzę, dokładnie. I zrobimy to coś, powiedzmy, dotąd. Oj, nie tak to chciałem zrobić. Może jakby się to dało jakoś sensowniej zrobić. Może nawet tak. O, coś takiego. To jest 1,6 Morgana. Dobra, to więcej, jeszcze więcej. Powiedzmy, dotąd byśmy chcieli dojechać. I to już nam daje całkiem spore pole. I tutaj też chcemy żyto. Tylko, że tak, inaczej. Tutaj teraz ugór, potem żyto i potem żyto. I wtedy mamy na zmianę wszystko chyba w miarę zrobione. Do pszenicy nie mamy takiego podozmianu, ale to nic nie szkodzi. Mamy te 3 pola, które jakoś to powinny sobie poradzić z tym wszystkim. Dobrze, wytwarzamy włócznie. Chyba wytwarzamy włócznie, tak mi się przynajmniej wydaje. O ile oczywiście dymarka chodzi. Wiecie co, ja tą dymarkę chyba w ogóle przestawię. Ja ją rozbiorę i... Tak, rozbierzemy ją. I wstawimy tą dymarkę bliżej... Bliżej mieszkania sobie naszego domu. I czekajcie, jak my to zrobimy? Dajmy tak, rzemiosło. I dymarkę postawmy gdzieś... Powiedzmy tutaj. Blisko faktorii handlowej. Chociaż tutaj chciałem chyba... Dobra, dajmy tutaj. Czemu by nie? Niech tą demarkę tu postawią. I mamy 4 wolne rodziny. I jak to wygląda? Mamy 47 na 49 rodzin. Także spoko. Tu zaraz będziemy mogli zbudować sad. Dodatkowo musimy dostawić jeszcze jedną parcelę. I na niej...
byśmy się chyba skupili znowu na kurniku. Czy my chcemy to gdzieś jakoś tutaj dalej stawiać? O, pomyślmy. Nie wiem, czemu ja robiłem te małe takie parcele, ale to nic nie szkodzi. Czy ja to potrzebuję aż tak duże? Chyba nie. Tak, żeby się przybudówka zmieściła, dobra. Albo nawet nie, tu będziemy mieli te większe. Wiecie co, ja to zmienię sobie koncepcję delikatnie. I dostawimy sobie powiedzmy... Może tutaj? To nie musi być duże. Jakoś może tak? Nie, tak też nie bardzo. Albo nawet tak. Kurczę, no... się zaczynają problemy duże dziać. Dobra, niech będzie, że tutaj... Tu zrobimy kolejną taką wielką parcelę na kolejny sad. Powiedzmy. I tyle powinno wystarczyć bez problemu. Niech oni sobie to tam oczywiście zbudują. Powolutku do celu. Tutaj możemy walnąć sad jabłoni. Dobra, świetnie. I teraz tak, czy my jesteśmy w stanie tu ulepszyć? Nie, nie mamy zaopatrzenia karczmy, bo słodownia nie pracuje, więc odpalmy słodownię, niech zacznie tworzyć piwo. Browar raczej będzie sobie działał. Mamy tutaj cały czas jęczmień, zioła sprzedajemy. Jak wygląda handel naszymi tarczami? Dobrze, łuki jeszcze nie są potrzebne, jest ok. Jest ok. Włóczni chyba żadnych jeszcze nie zrobiliśmy w warsztacie, tak mi się wydaje, bo zgaduję, że nie mamy na to sztabek żelaza, więc możemy to łatwo też sobie podejrzeć. To powinno być w materiałach. Nie, nie w materiałach. Tak, w rzemieślniczych. Nie mamy żelaza, bo oczywiście nie handlujemy. Także ten handel sobie zaraz odpalimy z powrotem. Tej rudy. I damy sobie tak, żeby ją przywozić ponownie. Zastanawiam się, sztabki kosztują 4, a ile kosztuje ruda? 3. No to weźmy tą rudę, przywoźmy. Niech jej tyle będzie, niech oni ją tam przepalają na te sztabki na bieżąco. Gospodarstwa możemy te rodzinki już zwolnić. No, uszkodziło nam się na składowisku coś przez złą pogodę. Skoro możemy tyle rodzin ogarnąć, jak nasz obóz myśliwych, czy oni tam jakoś sobie działają, bo widzę, że do 10 max niech oni schodzą. Troszkę dalej ta zwierzyna uciekła, ale to nie ma problemu. Widzę, że się odrodziła fajnie populacja. To dobrze. I możemy też z chaty zbieraczy ludzi ogarnąć. Zostawmy jedną, niech te zioła tam ogarnia. Wydaje mi się, że jakoś to tam będzie działało. Dobra, przypiszmy ludzi do takich rzeczy jak powiedzmy obozy drwali, chaty drwala. To mamy chatę leśnika, niech on tam sobie działa prężnie. Czy my tu gdzieś jeszcze potrzebujemy coś przypisać? Do gospodarstwa nie, tu jest jakieś ziarno i młyn, jest mąka, więc do pieca chlebowego przypiszemy. Tu jeszcze coś tam zmielić powinni. I czy my coś tu jeszcze jesteśmy w stanie poprzypisywać? Chyba na razie nie, więc być może dobrze by było zbudować jeszcze jakieś warsztaty czy coś. Tylko teraz gdzie? To jest dobre pytanie. Tu mamy warsztat kaletniczy, tu jest parcela 2, tu jest kurnik. Być może jakieś te kurniki sensownie będzie zrobić, ale to za chwilkę. Tu mamy parcelę z właśnie kurnikiem. Dobra, z tym jedzeniem jest ok. 5 miesięcy wydaje mi się, że wystarczające zapasy. Jak to wygląda tutaj? Czy my wytwarzamy węgiel drzewny? Wytwarzamy, świetnie. Ile mamy rodzin? 8 na 9 przestrzeni. Ok. Zróbmy jeszcze jeden kurnik i tu już powinna być wtedy bardzo dobra sytuacja, jak chodzi o jedzenie. Tutaj resztą to wygląda dobrze. I czy my już stację karawan postawiliśmy? Nie, jeszcze nie, właśnie się stawia, więc za chwilkę się tym zajmiemy do końca. I my tu oczywiście będziemy jedną rodzinę chcieli jakoś specjalizować w wytwarzaniu czegoś. Dobra, stacja karawan, kupujemy muła, przydzielamy rodzinę. I teraz tak, do Adamczychy wysyłamy węgiel drzewny i otrzymujemy co za to? Musimy im tu coś dać, więc powiedzmy, że będziemy im wysyłać coś sensownego. Co oni by tutaj mogli chcieć, a czego nie mają?
Być może jakieś buty, powiedzmy, niech będą. Uczynnik wymiany 0,6. No, niech będzie. Na razie niech będzie. Dobra. Wiecie co, naskładujemy tego więcej, więc na razie tutaj ogarniemy to. I tak zwierzaka jeszcze nie mam. Trwały przydział zwierząt. To oczywiście zrobimy w momencie, kiedy ten muł do nas przyjedzie. I mamy śnieg. Zima w pełni. Powolutku sobie tutaj działamy. Jak to wygląda polowanie? No, tą dziką zwierzynę tam ładnie wyplewili, że tak to nazwę. I dymarka się zakończyła. Więc przypiszmy od razu człowieka do dymarki, który rudę powinien mieć i zapas opału mu również damy. Także to się trochę ustabilizuje. Dobrze, potrzebujemy teraz tak. Wbudować kolejny sad, to przede wszystkim tutaj, więc na to potrzebujemy pieniędzy. Pieniądze musimy zdobyć. Zobaczmy, czy już możemy łuki sprzedawać. Jest taka szansa, że nie, cena dalej nadwyżka na rynku, więc być może wywóz tarcz byłby dobry, ale też nas na to nie stać, niestety. Dobra, tych tarcz wywoźmy, powiedzmy, powyżej 50. Zbytków, no fajnie by było potworzyć te szlaki. Fajnie by było, ale nas na to kompletnie nie stać. Więc tutaj za wiele nie poradzimy. Okej, czy my tu coś będziemy w stanie jeszcze ruszyć? Zapasy pouszkadzane, no to już nic nie poradzę. Przez złą pogodę. Może przydzielmy tutaj po dwie rodziny do tych spichlerzy i tego wszystkiego. Dobra, mamy więcej piwa, więc przypiszmy, dokarczmy kogoś i zbudujemy za to sobie trzeci poziom, jeżeli tylko zarobimy pieniądze. Właśnie, nie, musimy pieniądze najpierw zarobić. Więc wróć. Najpierw faktoria. Przypiszmy tu w ogóle czterech ludzi, niech tu będzie cały czas masa tego. Dobra, deski wywozimy, to jest mały zarobek, ale tak, potrzebujemy cofnąć kupno rudy. To jest w materiałach rzemieślniczych, jak dobrze kojarzę. Więc na razie brak handlu. Corki. Ludzie potrzebują opału, no nic wam nie poradzę, opału jest na 10 miesięcy. To, że wy sobie go nie ogarniacie, to już jest inna sprawa. Dobrze, 8 rodzin, 8 na 9 parceli, także no, powoli się zbliżamy do limitu. I teraz tak, potrzebujemy to ulepszyć. Co my musimy na wymaganiu mieć? Poziom kościoła, więc musimy to zbudować oczywiście kościół. Mieć jakieś chyba brania. Płótno, skóra, przędza. No, skóra to jest nie problem, bo zdobywamy chyba na bieżąco z obozu myśliwych skóry, jak dobrze myślę. Wiecie, chata zbieraczy, spichlerz. Gdzie my tu mamy skład? Tu jest skład. No ten skład już ładnie. Skóry zwierzęce, tak, więc być może nawet i skóry byśmy tu mogli przywozić, bo my tych skóry niby wywozimy, ale z drugiej strony, kurczę, no nie wiem, czy jest sens je wywozić. Bo jednak, no właśnie, jak my tu z nadwyżką zero, no to jeszcze gorzej stoimy, także kurczę, tu się pojawia masakryczna ilość mikrozarządzania, ale nie jest tak źle, jakby mogło być. Skórami jesteśmy do przodu. Więc być może rzeczywiście warto tu będzie taki zakład postawić, który będzie tą skórę na bieżąco garbował. I tu jest obóz myśliwych, tu jest skład, więc postawmy to tutaj. Oni chyba sobie ogarną, jakoś tak mi się wydaje, tutaj drogę. Zróbmy w ten sposób. Garbarnia niech się buduje. Do stacji karawan być może za chwilę kogoś przypiszemy. I tak, co wy tu byście chcieli w ogóle? Wy byście chcieli ubrania, ale skóra, przędza albo płótno. Czy my czegoś mamy dużo, czego, co byśmy mogli im wywozić? Zobaczmy. Skóra, przędza, płótno. Płótna nie mamy, no nie za wiele tego mamy, tak szczerze mówiąc. Butów mamy sporo, buty będziemy im przywozili. Tylko oczywiście, jak to sobie tam powolutku działa. Właśnie, ile my tej stacji karawan potrzebujemy? Czy jesteśmy jakoś w stanie to inaczej robić? Chyba nie. Dobra, tutaj powolutku przy rozrodności się dzieje. No i oczywiście poziom kościoła będzie potrzebny na drugi poziom, czyli będzie też im potrzebny kościół. Żeby zbudowali kościół, to oni potrzebują kamienia. Kamień wydobędziemy, nie widzę problemu. To jest punkt handlowy, także też spoko.
Ta zima niestety jest dość długa, ale co poradzić. O, w ogóle znowu nawet nie wiem kiedy, a 40 minut już minęło. Także tutaj będziemy sobie powolutku kończyli. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza. No i jakiegoś w ogóle śladu po sobie, że tutaj jesteście, żeby ten algorytm widział, że oglądacie i gracie, że Manor Lords jest spoko grą. Także trzymajcie się, do następnego i hej!